witam Was na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy sobotę, już jest prawie 15. Ja właśnie wróciłam z paznokci. No i wskakuję teraz w ubranka, zjadam sobie śniadanie i jedziemy do Ikei na jakieś, mam nadzieję, że fajne zakupy. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego. O, może pokażę Wam paznokcie, jakie sobie zrobiłam. O ile to będzie dobrze widać. Zobaczcie, takie my tutaj dzisiaj mamy. Dłuższe, w końcu już nie te ogryzki, które miałam wcześniej. Więc dobra, ja uciekam. Później pewnie się do Was jeszcze odezwę i pokażę Wam, co tam kupiłam. Też wieczorem pojedziemy na zakupy spożywcze, więc pewnie możecie się spodziewać jakiegoś food haulu. I jeśli mi starczy czasu, chociaż wątpię, to chciałabym przemalować tą oto tutaj ścianę z powrotem na biały kolor. Wiem, że to będzie niełatwe, bo to jest jakaś taka intensywna farba i do tego jeszcze jakaś zmywalna, ścieralna, więc pewnie nie będzie to proste zadanie, ale mam nadzieję, że mi się uda, bo wydaje mi się, że jakoś będzie chyba lepiej, jak będę nagrywać właśnie na białym tle. Ale to jeszcze zobaczymy. Więc dobra, ja się zbieram, zaraz Wam się pokażę. Muszę ubrać jakąś kurtkę, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo chłodno. Rano jak jechałam na paznokcie, to padał deszcz. Teraz nie pada, ale strasznie się uchodziło. Nie wiem, dajcie znać, jak tam u Was pogoda w Polsce, bo u nas już taka typowo jesienna. Więc dobra, ja się zbieram, ubieram się i jadę do fabryki zła. Ach, muszę Wam pokazać jeszcze moje nowe skarpetki. Czyż one nie są przesłodkie? Piękne koteczki, co nie? Chyba zamówię sobie gdzieś na internecie więcej takich tutaj stópek z jakimiś kotkami albo nie wiem z czym jeszcze. Słodziutkie. Bardzo mi się podobają. Kochani, witajcie ponownie. Ja wróciłam właśnie z fabryki zła. Nie zrobiłam dużych zakupów. No w sumie, policząc szafki, no to dosyć spore. Bo tak, kupiłam 3 szafy, ale na razie Wam ich nie pokażę. No bo w sumie co, one są na razie w kartonie. I do tego jeszcze połowa w samochodzie, więc może jakoś dzisiaj wieczorem albo jutro dopiero będziemy je składać. No a takich mniejszych rzeczy to tylko kilka i tutaj Wam pokażę. Stoi sobie obraz na łóżku, na razie schowany przed kotem, który właśnie gdzieś tutaj chyba zawiśnie. I coś tutaj widzę, że ciężko z fokusem.
O, jest. Tak, tam będzie on wisiał. I tutaj jeszcze taka mała reklamówka. Bo tutaj też właśnie na tej ścianie, gdzie nagrywam, będzie nowa komoda. I coś tutaj pokombinuję. Dlatego też, znaczy się na górze, żeby zrobić jakąś fajną ozdobę. Dlatego właśnie też kupiłam taką tackę. I chciałam na niej postawić kwiatka bądź perfumy. Jeszcze nie jestem pewna, co ja postawię. Kupiłam takiego jednego. O, tu są jakieś tutaj kaktusiki w takiej różowej tej, aczkolwiek nie wiem, czy go nie dam właśnie gdzieś do salonu, bo no, tutaj mi niewiele miejsca zostanie. A też wcześniej, zanim tego kwiatka, bo ten kwiatek stał już przy kasie, znaczy przy kasach, no to też zakupiłam taką doniczkę i myślałam, że tutaj wstawię jakiegoś kaktusa i wtedy tutaj to zmienię. Ale to i tak Wam później wszystko pokażę, jak będzie gotowe. I może tutaj będzie kwiatek jakiś, a tutaj sobie jakieś perfumy albo, nie wiem, no jakieś takie drobiazgi poukładam. Zobaczymy jeszcze. Kwiatka, którego zawsze chciałam mieć, również kupiłam, czyli tego takiego tutaj wariata. Bambusa, czy jak on tam się nazywa? Zaraz Wam powiem, to chyba z Dracena. Tak. Dracena. Lucky Bambo. No, bardzo fajnie. I do niej też wzięłam taki oto biały wazonik. Zaraz sobie też to jakoś wsadzę. Gdzieś ustawię, jeszcze nie wiem gdzie. I w sumie ostatnia rzecz to są dwa przedłużacze. Też były jakieś tam bardzo taniutkie, chyba 4 euro za dwa zapłaciłam. A go potrzebuję do kuchni, bo mam tam za mało gniazdek, a muszę dziś podłączyć ekspres, czajnik, no i tam czasem spinacz do mleka, więc tak, potrzebuję przedłużacza. Bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej przejściówki, która by pasowała właśnie do niemieckich gniazdek. Bo te z Polski niestety nie pasują. Dobra, no i to tyle. To tyle zakupów z IKEA. Tak jak mówiłam, jeszcze 3 szafy, ale to dopiero Wam pokażę, jak złożę. I może jak już coś tam z nimi pokombinuję, żeby jakoś się właśnie ozdobić. A teraz to gdzieś postawię indziej i uciekam do centrum, a potem na zakupy spożywcze do Reala, więc dzisiaj będzie taki trochę haul w sumie, znaczy vlog powiązany bardziej z holem, bo bardziej się właśnie dzisiaj będą pojawiać zakupy, bo tak jak wyszłam rano, tak dopiero teraz wróciłam. Mamy godzinę 18:20, teraz właśnie jeszcze pójdę do centrum i potem jeszcze na zakupy spożywcze, więc pewnie wrócę dopiero wieczorem, więc taki trochę to będzie mało domowy ten vlog. Więc dobra, ja uciekam i odzywam się do Was później. Okej, kochani, ja właśnie wróciłam z zakupów i znowu poszalałam. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy też tak macie, że jak idziecie na zakupy i w zasadzie macie taką ochotę, żeby sobie coś kupić, to wracacie albo z niczym, albo z jakimiś tam, wiecie, takimi pierdółkami, a jak idziecie tylko tak, o, się przejść, coś sobie popatrzeć, to wracacie z jakimś zakupem życia. I ja tak miałam chyba w zeszłym tygodniu, czy 2 tygodnie temu, jak kupiłam tego MacBooka, którego w zasadzie nie planowałam kupić, to znaczy się, nie, że nie planowałam, zawsze go chciałam, ale jakoś tak nigdy się nie złożyło, no bo jednak, wiecie, to jednak troszeczkę większy wydatek niż tam 100, 200, 300, 500 euro. Więc tak, to był taki nieplanowany, a dzisiaj również poczyniłam nieplanowane. Poszłam się tylko przejść i Wojtek chciał grę, tą Farming Simulator, a tutaj ona się nazywa Landwirtschaft Simulator. O, ta, wiecie, taka ala praca na wsi. Tak, i tę grę kupiłam, ale przy okazji zrobiłam jeszcze kolejny zakup życia, a mianowicie kupiłam sobie Rumbę. Też w sumie nie powiem, że to był nieplanowany zakup, bo dawno, chyba już ponad rok temu, nawet rozmawiałam z moją szefową, że chyba muszę kupić sobie jakiś taki odkurzacz. Ona mi nawet pokazywała, jaki ona ma i tak się zastanawiałam, kupić, nie kupić. No ale jakoś tak się później złożyło, że go jednak nie kupiłam. No, a teraz poszłam i mam Rumbę. Ja mam model 676 i ona jest właśnie ta, która działa z tą aplikacją, że wiecie, jak mnie nie ma w domu, to mogę sobie włączyć, żeby ona sobie tutaj sprzątała. A w zasadzie tak naprawdę to może ona by nie była mi jakoś tak bardzo potrzebna, ale wzięłam ją ze względu na moje koty, bo moje koty to są wariaty w sumie, rzecz biorąc.
bo to, co one czasami odczyniają, to naprawdę przychodzi samego siebie. Właśnie na przykład teraz jakoś się tak ganiały, że na podłodze leżą takie kłęby sierści Daisy, a ja w piątek na wieczór wszystkie podłogi dokładnie odkurzyłam i umyłam, a teraz wygląda, jakbym je sprzątała z tydzień. No i najgorsza właśnie rzecz tutaj u mnie to jest żwirek. Nie wiem, czy wasze koty też są takie wariaty. U mnie jest po prostu tak, że one czasami wychodzą z kuwety, to tak wylatują, że po prostu żwirek idzie przez cały pokój, przez korytarz, czasami przez salon, nawet czasami aż do kuchni. Nie wiem, czy wasze koty też tak robią, bo dla mnie to jest troszkę dziwne. Nie wiem, właśnie jak jestem z nimi w Polsce, to one tak tego nie robią, a tutaj nie wiem dlaczego, ale ja też przypuszczam dlaczego. A szczególnie często mały też tak robi, a to z tego względu, że Daisy to jest taka troszeczkę wredota i on jak wejdzie czasami do kuwety, i wiecie, mam tu taką kuwetę zamykaną z tą taką klapką, i ona po prostu potrafi podejść i trzyma tak mu łapą dziewiczki, żeby on sam tu nie wyszedł. I wiecie, on musi wziąć duży rozmach, żeby ją odepchnąć. No i tak się też nauczył, że jak on tam gdzieś słyszy, że ona jest w pobliżu, to bierze rozmach i leci z całym tym żwirkiem, pomimo że mam te wszystkie jakieś tam maty, na których ten żwirek powinien się zatrzymywać, to on i tak jest rozniesiony po całym pokoju. I tak samo Daisy ma z karmą. Felix w sumie też. Nie, one nie będą jedli z miski, one sobie z miski wyciągną na podłogę i tam sobie jedzą. I wiecie, pełno później takich suchych ziarenek karmy sobie gdzieś leży porozwalane po pokoju. No i tak, mam nadzieję, że właśnie te tutaj urządzenie pomoże mi utrzymać dom w czystości. Ogólnie wiedziałam, jak się pisałam na koty, to też wiedziałam, że nie będę miała za czysto, ale wtedy też nie pracowałam w dwóch pracach i miałam więcej czasu na posprzątanie. W sumie jak się pojawił u nas mały, to ja miałam chyba tylko pracę na popołudnie, a teraz mam jedną na rano, drugą na popołudnie, więc tak zbytnio w tygodniu to mam bardzo mało czasu na sprzątanie. No i tak samo też widzicie to po filmach, dlatego też zdecydowałam się na tą rumbę. Zaraz sobie zrobimy tutaj pierwszy test, ale wy pewnie go już zobaczycie w kolejnym odcinku. W sumie tak na razie sceptycznie do tego podchodzę. Zobaczymy, czy będę zadowolona, czy nie będę. Dajcie znać, czy wy macie właśnie taki odkurzacz, który sam sprząta i jak on sobie daje radę. Tutaj właśnie w tych rekomendacjach widziałam, że on właśnie jest niby dobry do zwierząt i też wjeżdża na takie płaskie dywany. Ja w salonie mam tym bardziej włochaty, więc wątpię, żeby on tam wjechał. No ale w sumie tak tutaj poza tym to nie mam nigdzie żadnego dywanu. No i też właśnie, że fajnie podobno wjeżdża pod wszystkie meble, pod krzesła, tam między nogami, więc no nie wiem, jestem ciekawa, zaraz sobie to aż z ciekawości sprawdzę. W zasadzie to się cieszę, że ją w końcu mam. Aczkolwiek mam jeszcze takie obawy, czy ona da sobie z tym wszystkim radę. No, a tak, już się nie mogę doczekać, kiedy ją użyję po raz pierwszy. A tak w ogóle to znowu schudłam i znowu mi spodnie spadają. Dobra, ale to już film nie o tym, więc ja się zabieram za testowanie mojej rumby, a z wami się widzę już za chwilę. I z tego względu, że dzisiaj cały dzień na zakupach, to przyszedł właśnie czas na obiad, o kolację. I ja mam tutaj sałatkę z tuńczykiem i oliwkami. A Wojtek ma tutaj swoją sałatkę do swojego sznycla w sosie śmietanowym z frytkami. Tak więc, jeśli coś również jecie, życzę wam smacznego, a teraz właśnie my zabieramy się do szamania. Hej kochani, witajcie ponownie, ja właśnie wróciłam przed chwilą, jest już bardzo późno, byłam teraz już na sam koniec dnia na zakupach spożywczych, no i oczywiście dzisiaj cały dzień spędziłam na zakupach, więc tak, taki dzień, nawet kroków dzisiaj trochę narobiłam, 12 tysięcy, a w sumie nic nie robiłam poza zakupami. No i też wiadomo, że też kroków mało dzisiaj, bo byłam na paznokciach, gdzie tam siedziałam chyba ponad 3 godziny, więc trochę się zeszło, ale bynajmniej mam już normalne. A teraz dobra, lecimy z szybkim food haulem. Zazwyczaj takie tygodniowe zakupy robię trochę większe. Dzisiaj jest tych rzeczy nie za wiele, więc jeśli was interesują zakupy spożywcze, no to zapraszam do food haulu. I tak, to są moje tym razem malutkie tygodniowe zakupy. Zaczynamy od tej strony. Mamy nektar jabłkowy. Tutaj mamy
taki nektar wieloowocowy, sok multivitaminę, apfel szorle. Jakby ktoś nie wiedział, w Polsce to jest coś w stylu naszego liftu, czyli sok jabłkowy z wodą gazowaną. Tutaj kola, margaryna do smarowania, śledziki, sól. Oj, coś chyba mam brudny obiektyw, bo jakoś słabo to wszystko widać. Łosoś w pieprzu, znaczy z pieprzem. Takie bułeczki, bardziej bagietki, mniejsze, bo będę jutro robiła chyba domowe hot dogi, więc jeśli chcecie, to mogę Wam też pokazać, jak to będę robić. Może kogoś gdzieś tam zainspiruję do jakiejś właśnie zdrowszej wersji domowych hot dogów. Warzywa na patelnię. Azjatyckie, w ogóle te rzeczy to już powinny być w zamrażalce, tak samo jak właśnie te lody Magnum Mini. Tutaj jeszcze zgrzewka wody niegazowanej, zgrzewka wody gazowanej, chleb, gourmet dla Daisy, parówki dla Felixa i też do hot dogów, worki do odkurzacza, żwirek dla kotów, Pepsi Moja Light. Jak wiecie, ja zazwyczaj napoje piję light, wiem, że one nie są nic zdrowsze, a może nawet i bardziej niezdrowe niż te zwykłe wersje, ale ja po prostu nie lubię słodkich, znaczy bardzo słodkich napoi i zwykła Pepsi jest dla mnie za słodka. Coli Light też nie lubię, ani tej zero. Najbardziej właśnie jak już mam coś wypić, na przykład jakiegoś drinka albo coś, to z Pepsi Light. Tutaj jeszcze jedna woda niegazowana, płyn do płukania, papryka, ziemniaki, koperek, bo będę robić też na obiad pulpety w sosie koperkowo-śmietanowym. Oczywiście jak zwykle pomidory. Tutaj właśnie do tych pulpetów śmietana. Dla Daisy Shiba. No właśnie, ona już tutaj czeka. Wafle ryżowe. I cukier. No i to chyba na tyle z moich tutaj tygodniowych zakupów. Tak jak mówiłam, niewiele, bo teraz częściej jeżdżę w tygodniu na zakupy niż po prostu raz na weekend, więc mniejsze. Okej, ja się zabieram za pakowanie tego, a więc co? W razie co, jakbyśmy się już nie zobaczyli, no to życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!